Niech będzie odpalony. Dzisiejszym filmem chciałem zapoczątkować taką serię, która będzie poświęcona zestawowi napędowemu w motocyklu. Wcześniej mówiłem o napędzie kardanem, mówiłem również o napędzie pasem, a jeszcze nic nie mówiłem właśnie o tak naprawdę najpopularniejszym sposobie przeniesienia napędu z skrzyni biegów na tylne koło, czyli o łańcuchu i zębatkach. W dzisiejszym odcinku powiem o tym, jak prawidłowo sprawdzić luz łańcucha oraz jak go wyregulować. Zapraszam do oglądania. Na początek warto zastanowić się, po co w ogóle luz łańcucha napędowego jest potrzebny oraz dlaczego nie stosuje się napinacza łańcucha napędowego, tak jak w przypadku na przykład łańcuszka rozrządu. Otóż luz na łańcuchu potrzebny jest w ogóle po to, aby na elementy, które współpracują z łańcuchem, czyli na zębatki oraz na łożyska, czy to w skrzyni biegów, czy to przy zabieraku tylnego koła, nie działały zbyt duże siły. A nie stosuje się napinacza łańcucha napędowego, gdyż tak naprawdę luz zmienia się w miarę jak pracuje zawieszenie. Pokażę Wam to, jak przeniesiemy się do motocykla. Ale najpierw pamiętajcie proszę o łapce w górę oraz subskrypcji mojego kanału. Na tym przykładzie chciałbym pokazać Wam, po co w ogóle luz na łańcuchu jest potrzebny. Otóż oś tylnego koła, oś wahacza i oś zębatki zdawczej nie są w jednej linii. I dlatego odległość między tym punktem a tym punktem zmienia się w miarę jak pracuje zawieszenie. I jest największa w momencie, kiedy te trzy punkty będą w jednej linii. Tak więc, jeżeli nie mielibyśmy luzu na łańcuchu, to w momencie, kiedy zawieszenie ugięłoby się do miejsca, gdzie te trzy punkty znalazłyby się w jednej linii, łańcucha byłoby po prostu za mało. Po to właśnie potrzebny jest luz. Jak go sprawdzić? Przenieśmy się do innego motocykla. Żeby nie przedłużać, pokrótce, żeby prawidłowo sprawdzić naciąg łańcucha, trzeba go sprawdzić na całym jego obwodzie. Dlatego postawcie motocykl albo na centralną podstawkę, albo na podnośnik taki, który podkłada się pod wahacz. Możecie użyć prowizorycznego podnośnika, tak jak ja to tutaj zrobiłem, w każdym razie, żeby koło tylne się kręciło. Jeśli nie macie takiej możliwości, żeby jakkolwiek podeprzeć sobie motocykl, będziecie musieli go przetaczać, gdyż prawidłowo sprawdzamy naciąg łańcucha gdzieś tak co 15-20 cm w każdym jego miejscu. I najczęściej jest to po prostu amplituda między tym najwyższym i najniższym położeniem. Oczywiście różni producenci mogą zalecać, sugerować różne metody sprawdzania naciągu łańcucha. To wyczytacie z instrukcji serwisowej albo z takiej naklejeczki, która jest czy to na osłonie łańcucha, czy to na wahaczu gdzieś tutaj w okolicy napędu. Prawidłowo pomiaru naciągu łańcucha powinno dokonywać się po środku między osią tylnego koła a osią zębatki zdawczej. Zazwyczaj to miejsce wypada gdzieś w okolicy przecięcia łańcucha i końca opony. I jeżeli w tym miejscu będziecie dokonywać pomiaru, to zrobicie to dobrze. Można dokonać pomiaru na przykład suwmiarką, ale można równie dobrze użyć zwykłej miarki budowlanej. I więc
przykładam sobie miarkę do wahacza, mniej więcej w tym miejscu, w połowie między osiami zębatek, i patrzę, jaki jest naciąg. Czy będę patrzył od góry oczek, od środka pinów, czy od dołu, nie ma to większego znaczenia. Ważne jest, aby zachować konsekwencje. Ja będę mierzył do środka pinów. I tak na tym łańcuchu, w tym miejscu mamy 6. Do góry mamy mniej więcej 3,5, więc naciąg tego łańcucha w tym miejscu jest 2,5 cm. Obracamy o kawałek, 3,5, 6, więc tu jest również 2,5 cm. 3,5, 6, 2,5 cm i tak dalej, i tak dalej. Co 15-20 cm sprawdzamy naciąg łańcucha. O, tu jest między 3,5 a mniej więcej 5,5, więc jest to ciaśniejsze miejsce na tym łańcuchu. On akurat powinien mieć luz między 20 a 30 mm, więc mieści się jeszcze w normie. Ale jak widzicie, już jest troszeczkę nierówno wyciągnięty. Znalazłem jedno ciaśniejsze miejsce. Dlatego właśnie trzeba mierzyć go na całym jego obwodzie, a nie tylko w jednym miejscu. Jeżeli po kontroli luzu łańcucha okaże się, że jest on w normie i nie trzeba go regulować, tak jak w tym przypadku, który widzieliśmy przed chwilą, super, nie musicie robić nic więcej. Natomiast jeżeli okaże się, że luz łańcucha jest za duży, wypadałoby wtedy zająć się ustawieniem jego prawidłowego luzu, tak, żeby wszystko było w porządku. Jak się do tego zabrać oraz co i w jakiej kolejności robić, żeby nie zepsuć, a zrobić to dobrze, pokażę Wam znowu przy motocyklu. Wróćmy więc do niego. Jeśli okaże się, że w Waszym motocyklu naciąg łańcucha jest zbyt mały, czyli łańcuch jest za luźny i trzeba go będzie naciągnąć, pamiętajcie o kilku rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, jeśli będziecie go regulować. Pierwsze i najważniejsze to najpierw znaleźć na łańcuchu miejsce, w którym ma on najmniejszy luz. I to regulacji trzeba dokonać właśnie w tym miejscu, tak żeby w żadnym miejscu łańcuch nie był za bardzo napięty. Za duży luz łańcucha jest mimo wszystko mniej szkodliwy niż za mały. Bo w ekstremalnych przypadkach, jeżeli luzu nie będzie wcale, zawieszenie mocno ugnie się gwałtownie na jakimś wyboju, powiedzmy, i będzie mogło dojść nawet do zerwania łańcucha. Ale pamiętajcie o tym, żeby popuścić tylną oś, jak motocykl stoi stabilnie na ziemi. Myślę, że nie warto walczyć z nim na takim podnośniku pod wahacz lub na takim prowizorycznym podnośniku, jakiego ja tutaj użyłem. Oś jest dokręcona bardzo mocno, więc poluzujcie ją, jak motocykl stoi stabilnie na ziemi. Jak już poluzujecie oś, trzeba poluzować również tutaj nakrętkę kontrującą. Oczywiście nie wszędzie ta regulacja musi wyglądać tak jak w tym konkretnym przypadku. Może być tak, że te śruby regulacyjne będą wystawać tutaj z tyłu z wahacza. Może być też tak, że ten luz będzie się regulować za pomocą takiego mimośrodu, który jest na końcu wahacza, ale to zawsze robi się podobnie. W tym przypadku konkretnym trzeba poluzować tą nakrętkę kontrującą i wykręcając tą nakrętkę odsuwamy oś do tyłu, czyli naciągamy łańcuch. Pamiętajcie, aby z jednej i z drugiej strony pokręcić tą śrubą tak samo. Czyli jeżeli na przykład tu wykręcicie ją o 1,5 obrotu, to z drugiej strony również wykręćcie ją o 1,5 obrotu, tak żeby zachować osiowość motocykla. Jeżeli nie jesteście pewni, czy był on
ustawiony dobrze osiowo. Zazwyczaj jest tu jakaś podziałka, są takie znaczki, które pokazują nam, kiedy właśnie oś jest ustawiona prostopadle do osi motocykla, kiedy motocykl będzie prosty. Jeżeli na przykład są tutaj jakieś nadmierne luzy, jakieś niestandardowe podkładki i obawiacie się, że to, co pokazują Wam te znaczki, nie jest do końca miarodajne, możecie ustawić łańcuch prostopadle za pomocą takiego wskaźnika laserowego. Wystarczy przyłożyć go tutaj do zębatki i zobaczyć, gdzie on tam, że tak powiem, strzela w stronę zębatki przedniej, czy bardziej na lewo, czy prosto, czy bardziej na prawo, i w ten sposób ustawić łańcuch, żeby był prosto. Pamiętajcie jeszcze, że czasem bywa tak, że jak już wyregulujecie łańcuch, ustawicie prawidłowy luz, dociągniecie, dokręcicie oś tylnego koła, to ten luz może się troszkę skasować. To jest taki warsztatowy chochlik, który właśnie jeszcze napina troszeczkę łańcuch, gdy dociągamy tylne koło. W ogóle do dociągania nakrętki tylnego koła mocno sugeruję stosować klucz dynamometryczny, żeby dokręcić ją z odpowiednim momentem, żeby nie było żadnych wątpliwości, że jest zakręcona za lekko, żeby również nie przeciągnąć tego gwintu. Bardzo często tu jest gwint drobnozwojowy i tak naprawdę przykręcając za mocno, można ten gwint również urwać. Zobaczcie, tutaj mam taką ciekawostkę. To jest właśnie zębatka używana, która była założona w motocyklu, gdzie łańcuch nie szedł, że tak powiem, prosto, tylko prężył w jedną stronę. Oś tylnego koła była ustawiona krzywo i zobaczcie, z tej strony ta zębatka jest praktycznie nietknięta, a z drugiej strony tutaj są wyraźne ślady, że łańcuch dosyć mocno tutaj napierał, więc to jest właśnie konsekwencja tego, że oś tylnego koła nie będzie prostopadle do osi motocykla i łańcuch nie będzie szedł prosto. A jakie będą konsekwencje eksploatacji motocykla z niewłaściwym luzem łańcucha napędowego? Otóż, jeżeli ten luz będzie za mały, to tak jak już mówiłem wcześniej, szybszemu zużyciu będą ulegać zarówno sam łańcuch, jak i zębatki z nim współpracujące, jak i łożyska w okolicy. Czy to będzie łożysko w skrzyni biegów w okolicach właśnie zębatki zdawczej, czy to łożysko przy zabieraku koła, do którego dokręcona jest tylna zębatka. Natomiast jeżeli luz łańcucha będzie nieprawidłowy, ale będzie za duży, może dochodzić do tego, że motocykl będzie miał tendencję do szarpania, czy to przy przyspieszaniu, czy to przy odpuszczaniu gazu, a to będzie również powodować szybsze zużycie samego łańcucha, jak i na przykład gum zabieraka tylnego koła, czy też łożysk. Natomiast jeżeli łańcuch będzie nierówno wyciągnięty, będą wyraźne różnice między tymi ciaśniejszymi i luźniejszymi miejscami na nim, wtedy motocykl będzie miał przy na przykład stałym gazie, przy niewielkiej równej prędkości, będzie miał tendencję do bujania, do takiego szarpania. To również będzie prowadzić do szybszego zużycia współpracujących z nim elementów. Podsumowując, utrzymanie prawidłowego luzu łańcucha napędowego, dbanie o to, aby zawsze było tam wszystko w porządku, zdecydowanie przedłuży żywotność samego napędu, jak i również tych elementów, które bezpośrednio z tym napędem współpracują. Warto więc o tym pamiętać, bo tak naprawdę zaniedbanie napędu
ma bardzo, bardzo, bardzo wymierny wpływ na to, ile sam napęd pożyje, a więc na koszty eksploatacji waszego motocykla. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.